Na dzisiejszej konferencji dowiesz się, jak utrzymać związek z kobietą, najlepiej z kobietą swoich marzeń, czyli z taką, z którą chciałbyś spędzić już resztę swojego życia, oraz jak uniknąć rozstania, rozwodu i wszelkiego cierpienia związanego z rozstaniem, rozwodem i tymi podobnymi nieprzyjemnościami. Dostaję czasami pytanie, czy ten materiał to jest powtórka z tego, co było. W moich poprzednich materiałach, w większości moich materiałów, właściwie w każdym niemalże, nawet w tranzycjach, gdzie masz o konwersacji seminarium, wszędzie znajdziesz jakieś elementy tej układanki, znajdziesz bardzo dużo wartościowych treści dotyczących utrzymywania związku. W kursie Jak zdobyć dziewczynę 12 randek też jest moduł godzinny o utrzymywaniu związku, gdzie jest bardzo dużo praktycznych informacji o tym, jak utrzymywać związek, ponieważ byłby to bez sensu, moim zdaniem, kurs, gdyby był taki jak wszystkie, powiedzmy. Czyli kurs, w którym uczymy się tylko o tym, jak tą dziewczynę mieć, albo jeszcze gorzej, jak w ogóle się z nią tylko przespać, ale nie ma w ogóle informacji o tym, jak ten związek utrzymać. To był dla mnie dramat i ja się na tym przejechałem i dlatego zostałem porzucony. Czy ten materiał to jest powtórka? Nie. Ponieważ wciąż wielu facetów zadaje mi szczegółowe pytania dotyczące tych dalszych etapów relacji z kobietą. Czyli wiadomo, pytają się mnie mężczyźni, jak uniknąć nudy i rutyny po latach. Kiedy na przykład jesteście już ze sobą 2 lata, chodzicie ze sobą na randki, jak uniknąć nudy, rutyny, przyzwyczajenia. Albo ktoś już mieszka z kobietą i pyta się mnie, jak się mam zachowywać, aby nie było to wszystko takie, wiesz, jak takich dwóch partnerów biznesowych, którzy prowadzą jeden dom. Też dostaję pytania, jak podtrzymywać to wyzwanie i tajemniczość, które tak kręcą kobiety, jak to utrzymywać przez wiele lat? Jak to utrzymywać, kiedy mieszkacie ze sobą pod jednym dachem? To jest lwia część, którą spędzicie ze sobą, to jest pod jednym dachem. Jak utrzymywać wyzwanie i tajemniczość w takich warunkach? Czy to w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe? Temat narzeczeństwa. Pytają się mnie mężczyźni, jak się oświadczać, kiedy, w jakich warunkach, jak się zachowywać później, co ze ślubem, jak go planować, jak się zachowywać, czy jest on potrzebny, czy nie i kiedy go zrobić, czy zamieszkać przed ślubem, czy po ślubie, jak zamieszkać razem, w jakich warunkach, jak się urządzić, jak podzielić koszty, jak zarządzać pieniędzmi wspólnymi, kiedy się urządzacie, zarówno wtedy, jak i mieszkacie już razem, jak sobie radzić z różnicami kulturowo-religijnymi. Jak unikać konfliktów na tym tle i kiedy o tym rozmawiać? Czy rozmawiać o tym na początku znajomości, zanim będziecie w związku, czy dopiero w związku? Kiedy, jakie tematy poruszać, kiedy o tym rozmawiać i co dyskwalifikuje dwójkę ludzi do związku na całe życie, a z czym można się dogadać? Jak unikać wszelkiego rodzaju kłótni i rozwiązywać konflikty? Jak uniknąć fochów, przemilczanych tematów, cichych dni? Jak radzić sobie właśnie z dziewczyną, która może się tak zachowywać? Jak radzić sobie z własną zazdrością w związku? I też jak radzić sobie z zazdrością tej kobiety? Czyli temat lojalności w związku i wyłączności. Dostaję masę szczegółowych pytań dotyczących tej sfery i ten temat również będzie bardzo dokładnie omówiony. Jak radzić sobie z przyzwyczajeniem? A także dostaję całą masę pytań dotyczących współżycia seksualnego i mężczyźni chcieliby więcej informacji na ten temat. Dlatego te tematy nie są do końca wyczerpane w moich poprzednich materiałach, więc nie jest to powtórka, tylko jest to coś, czego jeszcze do tej pory nie było i co jeszcze lepsze, znalezienie tych informacji w internecie naprawdę nie jest łatwe. Tutaj bardzo dużą rolę też odgrywa praktyka życiowa i wdrażanie informacji konkretnych w życie, czyli sprawdzanie tego, co działa, a co nie działa. I tutaj pytanie, czy ty osobiście masz czas na to, aby w kółko popełniać te same błędy, aby wynajdować, że tak powiem, koło na nowo? Czy masz czas, aby zbierać wszystko w jedną całość? Czy masz czas, aby samemu zrobić te wszystkie badania i się tego nauczyć, żeby to wszystko sprawdzić? Czy wolisz dostać gotowe, sprawdzone rozwiązania i po prostu je zastosować i cieszyć się spokojem, ponieważ to jest bardzo ważne, że my mężczyźni oczekujemy też w związku takiego komfortu, spokoju, lubimy stabilizację, lubimy spokojne wody. Natomiast kobiety też to lubią, bo jest taki mit, że kobiety potrzebują ciągłych emocji, natomiast z nimi jest troszeczkę inaczej i one potrzebują też czasami właśnie jakichś emocji, albo jeżeli pojawiają się konflikty, to też trzeba umiejętnie tymi emocjami pokierować, aby obrócić to w coś, co będzie dla was czymś pozytywnym, aby to was do siebie zbliżyło, nawet jeżeli są to emocje bardzo skrajne, to żeby to jednak was zbliżyło, a nie żeby to było coś, co was poróżnia.
Chciałbym przeczytać Ci kilka takich opinii, które ostatnio dostałem od uczestników moich programów. Kacper napisał mi na przykład, że dzięki moim dziełom jest już po szóstej randce z piękną, inteligentną dziewczyną, która goni za nim jak szalona. Zaczął wdrażać moje porady i ku jego zdziwieniu ta piękna, inteligentna dziewczyna lgnie do niego jak nigdy żadna inna. Im bardziej on się stosuje do tego wszystkiego, tym ta dziewczyna w większym stopniu inicjuje fizyczność i jest nim zainteresowana i przesyła mi tutaj podziękowania. Ja również bardzo dziękuję i takie e-maile dają mi naprawdę radość z tego, że mogę się podzielić tym wszystkim z Tobą i mogę też zmienić Twoje życie. Wiadomo, że Ty zmieniasz swoje życie za pomocą tych informacji, ale mogę być tym pomostem, mogę po prostu być tą iskrą do Twojej zmiany i wskazać Ci kierunek. I to jest coś, co jest właściwie tą taką misją tej działalności, którą prowadzę. Jest to takim moim głównym zadaniem, jest to coś, co mnie najbardziej napędza. Krzysztof napisał do mnie: hej Paweł, skorzystając z Twoich podpowiedzi w kwestii tych, które mi poleciłeś, efekt jest taki, że teraz regularnie na zakończenie każdego spotkania dziewczyna sama, że tak się wyrażę, rzuca się do pocałunku w usta i robi to niezwykle wspaniale, aż miło. Jak widzę, kobieta kwitnie, naśladuje mnie w wielu sprawach, traktując jak autorytet. Jeszcze raz dziękuję, Paweł, Krzysztof. Wielkie dzięki. Wiele osób też pisze mi o swoich przeżyciach, też tych negatywnych, i jak udało mu się z tego wyjść. I na przykład Piotr pisze, że potrafił spierniczyć znajomość, nawet gdy zainteresowanie kobiety sięgało 80%. Żył w przekonaniu, że kobiety trzeba cały czas dopieszczać, dowartościowywać, zdobywać, jak to się robiło w czasach rycerskich, i stawiać na piedestale. Niestety, ale to tylko i wyłącznie odstraszało te dziewczyny i nawet nakręcona na niego dziewczyna w bardzo krótkim czasie po prostu uciekała. Bardzo sobie Piotr ceni moje materiały, zamówił ode mnie już większość z nich i szczerość w tych materiałach i przedstawienie sytuacji takiej, jaka ona naprawdę jest, sprawia, że jestem najlepszy na naszym rynku, a informacje, jakie przekazałem, odwróciły jego myślenie o 180 stopni, co jest dla niego bezcenne. Artur żałuje, że nie trafił na moje materiały wcześniej i spędził 2,5 roku stracił z toksyczną kobietą i będąc z nią zniszczył swoje życie. Miał ją za pewnik, przytył i dał się traktować jak pers, którego przekarmiała na fotelu swoich rodziców. Ale na szczęście nie ma z nią dziecka i jakimś cudem jej się nie oświadczył, gdyż miał to już zaplanowane, ale ona poznała kogoś innego, kolesia na GG, co mieszka od niej 150 km i już jest z kimś innym. Brakowało mu właśnie tych materiałów, które u mnie znalazł. Męczył się z kimś przez 2,5 roku, z kimś, kto mu się właściwie nawet do końca nie podobał. Ale był z nią głównie ze współczucia i z myślą, że ona i tak go kocha, bo spędzają razem 24 godziny na dobę, minus 8 godzin razy w pracy, jakie poświęcał w tygodniu. Także dziękuję bardzo tutaj Piotr i pisze, że ma nadzieję, że kobietę, którą teraz poznał, jest normalna i że tym razem nie zwali sprawy w ciągu budowania tego związku. Jerzy napisał, że jeszcze nigdy dziewczyna po paru spotkaniach, 4-5, nie łapała go za rękę w klubie, nie przytulała go, nie całowała sama na pożegnanie. Jest mi naprawdę wdzięczny, bo bez moich kursów chyba nigdy by tego nie osiągnął. I krótka historia Tomka, bardzo również taką przestrogą jest, ponieważ on wie o tym, że większość kobiet traktuje nas jak zabawki, a tymi zabawkami są mężczyźni, którzy na ogół są w stanie bez wahania oddać życie za osobę, którą kochają, i on wie, jak to jest. Więc naprawdę dziękuję i mam nadzieję, że na moją stronę będą trafiać faceci, którzy pragną szczęścia swojego i innych. Także cieszę się, że te osoby trafiły na moje materiały i zaczęły działać w tym właściwym kierunku. Na początku chciałbym zaznaczyć, dlaczego to robię, co mnie tak najbardziej napędza, co mnie tak najbardziej po prostu nakręca do tego, żeby działać, żeby robić kolejne materiały, żeby służyć Ci tymi wszystkimi informacjami, pomocą, moją stroną, artykułami, programami, które tworzę. I oprócz tego, że chcę chronić facetów przed frustracją, jaka płynie z braku randek i bycia oszukanym przez różnego rodzaju teorie, które nie do końca są zgodne z rzeczywistością, czyli mówienie o tym, że to kobiety nas wybierają, że mamy jedną szansę z jedną kobietą w jednym życiu, to moją misją jest także zmniejszenie ilości rozwodów w tym kraju. Aby mężczyźni mogli cieszyć się wspaniałym związkiem i mogli skupić się na wyższych celach i wartościach niż ciągła walka o utrzymanie zainteresowanej kobiety w związku. To jest coś, co chciałbym osiągnąć.
I w moim życiu związek jest czymś, co jest bardzo ważną sprawą. I całe życie marzyłem o udanym związku. W mojej rodzinie nie miałem jakiegoś wspaniałego wzorca, jestem też jedynakiem i bardzo pragnąłem stworzyć normalną, zdrową relację, pełną miłości, szacunku, która przetrwa nawet takie różne trudne chwile, a niestety ja czegoś takiego w moim życiu nie widziałem w takich codziennych sytuacjach, u moich rodziców mówiąc dokładnie, a także u rodziców od moich znajomych. Często widziałem wiele problemów, widziałem też przyzwyczajenie, nudę, rutynę, a także jestem świadkiem wielu rozwodów, które mają miejsce także i w mojej rodzinie. Bardzo dużo osób z mojej rodziny, ciocie albo moi kuzyni są osobami po rozwodzie i to jest naprawdę dramat. Też mam bardzo dużą, taką bogatą przeszłość, doświadczenie związane właśnie z edukacją na temat małżeństw, rodziny. Poświęciłem na to bardzo dużą część mojego życia, zanim jeszcze w ogóle zacząłem się interesować poznawaniem dziewczyn, podrywaniem i tak dalej, bo moje ego było jeszcze wtedy zbyt wielkie i za bardzo bałem się tego, aby w ogóle zacząć się uczyć o podrywaniu. Wydawało mi się to manipulacją, wydawało mi się to czymś takim, co nie jest mi jeszcze potrzebne, że jakoś sobie poradzę. Bardziej interesowały mnie tematy właśnie utrzymania związku, szczęśliwej rodziny, małżeństwa i takich właśnie bardziej, takich już silnych więzi, które tworzymy właśnie z drugim człowiekiem, z kobietą. Ale niestety nie byłem w stanie tego użyć, ponieważ w ogóle nie poznawałem dziewczyn. Byłem nadal nieśmiały, niepewny siebie i musiałem się tego nauczyć. A wszelkiego rodzaju właśnie frustracja w naszym życiu, w relacjach z kobietami, zarówno jeżeli chodzi o poznawanie, podrywanie, jak i o związki, wynika oczywiście z braku edukacji i braku świadomości. To jest największym powodem cierpienia. Jeżeli człowiek nie wie, czego chce, to dostanie to, czego nie chce. Albo jeżeli jesteś jakimś, tak metaforycznie mówiąc, okrętem, który nie wie, dokąd płynie, i nie ma kompletnie kontroli nad tym swoim statkiem, to dopłynie tam, gdzie nie chce. Tak jak wiatr zawieje, tak on też się ustawi. I nigdy nie jesteś dalej od swojego celu, niż wtedy, gdy nie wiesz, dokąd płyniesz, niż wtedy, gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz. Więc wydaje się to dość oczywiste, natomiast naszym największym wrogiem, naszym wrogiem od nas, od mężczyzn, moim i twoim, jest właśnie nasze męskie ego, nasza niechęć sięgnięcia po pomoc, po sprawdzone rozwiązania, nasz sceptycyzm i życie w takich stereotypach i przeświadczeniu, że nie ma żadnej recepty, że nie ma gotowych rozwiązań, że każdy jest indywidualną jednostką. Jakby nie można było dopasować pewnego rodzaju rozwiązań do indywidualnych jednostek. Tylko ludzie są sceptyczni i nie chcą uczyć się na temat tych związków i to jest ogromny błąd. Ponieważ jak ci się wydaje, skoro żyjemy teraz w 2014 roku, to czy utrzymanie związku szczęśliwego i w spokoju z atrakcyjną kobietą i utrzymywanie tego związku przez całe wasze życie jest czymś, co do tej pory nie zostało odkryte? Czy to jest jakiś sekret? Czy nie da się tych informacji nigdzie znaleźć? Czy tego nigdzie nie ma? Czy to nie zostało nigdzie udowodnione? Jasne, że tak. Jest cała masa informacji na ten temat. Problem w tym, że są one tak porozrzucane, że trudno jest z tego sklecić jakąś jedną całość. Wymaga to naprawdę kilkuletniego takiego przestudiowania tematu i przestudiowania dużej ilości materiałów i wybranie z tego to, co jest najbardziej użyteczne. Nie jakichś ogólników, że trzeba być empatycznym, że trzeba umieć słuchać i tym podobne. Jak sobie zjednać ludzi i być miłym. Tylko jak się zachowywać i co dokładnie robić, konkretnie, praktycznie, jakie zachowania, jakie cechy powodują, że utrzymujemy wysokie zainteresowanie kobiety. Jednocześnie bardzo ważne jest też, jakie zachowania musi spełniać kobieta, jakie ona cechy musi posiadać, aby ten związek utrzymać. Ponieważ bardzo często robi się różnego rodzaju poradniki dla mężczyzn, ale kobiety są tam kompletnie zwolnione z odpowiedzialności. Co jest totalną bzdurą i głupotą, ponieważ jeżeli kobieta się nie nadaje do tego związku, albo nie ma cech kobiety do związku na całe życie, zachowuje się kardynalnie, źle, niepoprawnie, nieakceptowalnie, to wielu mężczyzn, dlatego że dziewczyna jest atrakcyjna, przełknie ten cały syf, który będzie mu oferować kobieta i on to zrobi tylko po to, żeby z nią być. I to znowu wynika z braku innych opcji u tego mężczyzny, z braku świadomości i oczywiście z desperacji. Ja osobiście zostałem porzucony przez kobietę pierwszy i ostatni raz w moim życiu. Nie jest to jakaś historia wymyślona na potrzeby tej konferencji,
ani na potrzeby mojej strony, tylko naprawdę tak było. I od tamtego momentu nigdy ja nie byłem już porzucony przez kobietę. Nie byłem tą stroną, która była rzucana. W ogóle doprowadzenie do mojego pierwszego związku było prawdziwą mordęgą. Bo w moim pierwszym związku byłem na trzecim roku studiów. Czyli to jest wiek 22 lata około. Ponieważ pierwszy rok studiów to jest 19, 20, drugi 20, 21, trzeci 22, 23. I ten związek trwał przez 7 miesięcy, bardzo się cieszyłem, że mam dziewczynę. Niestety nie była ta kobieta aż tak atrakcyjna, zarówno fizycznie, jak i osobowościowo, abym mógł z nią spędzić resztę życia. Jednak ona była mną zainteresowana, biegała za mną, bardzo chciała ze mną być. Więc zgodziłem się na ten związek i tkwiliśmy w tym związku przez 7 miesięcy. Ona mi się też oczywiście podobała, miała dużo pozytywnych cech, ale niestety nie było to coś. Ona nie miała po prostu tego czegoś, nie była aż tak atrakcyjna, żebym mógł się budzić koło niej do końca swoich dni. Oraz też charakterologicznie miała problemy też sama ze sobą, w związku z czym to się później też odbijało na mnie. A ja też miałem problemy sam ze sobą. I mój problem polega na tym, że nie miałem pojęcia, jak utrzymać związek i na dodatek nie miałem wysokiego poczucia własnej wartości, a jedno zazębia się z drugim. Jeżeli osoba nie ma wiedzy i nie ma zdrowego poczucia własnej wartości, to zacznie budować sobie to poczucie, opierając je na związku, na drugiej osobie. Czyli jesteśmy wtedy jak dwie kostki domina. Jeżeli jedna się przewróci, to druga również. I to prowadzi do strasznego dramatu, tak też się stało. Ja próbowałem się dalej edukować, czytałem, szukałem, ale nie wiedziałem jak i gdzie. I wówczas tych informacji nie było zbyt wiele na temat tego utrzymywania związku, albo ja nie potrafiłem ich znaleźć. W każdym razie nie miałem pojęcia, jak tą dziewczynę utrzymać i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak zabijam jej zainteresowanie powolutku, krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Zabijałem jej zainteresowanie od około lutego do powiedzmy maja, bo wtedy zostałem porzucony. Czyli ten związek trwał 7 miesięcy, z czego z jakieś 4 miesiące dziewczyna obniżała zainteresowanie do mnie, traciła to zainteresowanie, kropelka po kropelce. A ja byłem desperatem, spędzałem z nią praktycznie cały wolny czas i najgorsze co zrobiłem, to jest to, że ona była centrum mojego życia. Kiedy już się o tym dowiedziałem, to bardzo chciałem wiedzieć, jak uniknąć tych błędów w przyszłości, ponieważ nikt nie mówił mi, jak dokładnie mam postępować, jakim człowiekiem muszę się stać, jakim mężczyzną, aby to zainteresowanie utrzymać. Jak się mam dokładnie zachowywać? Tylko to były ogólne porady, typu miej swoje życie, nie przejedź się, dawaj jej przestrzeń, nie bądź zbyt dostępny, pozwól jej czasami zatęsknić, a czasami ją zaskocz, bądź spontaniczny. Ale słuchaj, przecież te porady w ogóle nie były konkretne. W dalszym ciągu nie wiedziałem, jak mam to zrobić. Że mam być spontaniczny, że mam czasami pozwolić zatęsknić, że mam się nie przejadać. To jak często mam się widywać? 4? Czy 5? To już za dużo już jest? A może 3? A może 2? Nie miałem pojęcia w ogóle ani jak często się spotykać, ani jak często wychodzić z domu, jak randkować i jakie muszę cały czas komunikować cechy i zachowania, jakie muszę być człowiekiem w ogóle, tak wewnętrznie, aby ta kobieta ciągle czuła do mnie fascynację taką, jak na początku relacji. Nie mogłem tego nigdzie znaleźć, w związku z czym zostałem porzucony i nawet nie wiedziałem po prostu, jak to się mogło stać. Pewnego dnia ta dziewczyna wzięła mnie na jakiś spacer po centrum handlowym, jakby nic po prostu się nie działo, wszystko było ok, chociaż wcześniej były jakieś jazdy, typu jakieś kłótnie, jakieś afery, jakieś pretensje, jakieś słabe humory, jakieś takie wypominanie różnych rzeczy, potem znowu było dobrze, potem znowu źle, potem znowu miała doła, potem znowu udawała, że jest dobrze i cały czas była ta faza spadku zainteresowania, o której piszę na mojej stronie. Aż w końcu pewnego dnia usłyszałem te tradycyjne dyrdymały, które kobiety zawsze mówią przy rozstaniu, bo to nie jest żaden wyjątek, tylko zawsze kobiety przy rozstaniu mówią coś w stylu, że to nie ty, to ja na ciebie nie zasługuję, z tobą wszystko jest w porządku, wiesz, po prostu się różnimy, nie pasujemy do siebie i co najlepsze, to już nie jest to samo, to już nie jest to co kiedyś, coś się zmieniło, nie wiem co to jest, nie wiem co czuję, potrzebuję przerwy. Może w ogóle odpocznę sobie teraz od facetów. Kobiety nawet potrafią płakać i udawać, że tak bardzo przeżywają to rozstanie i być może coś w tym jest, bo rzeczywiście jest im przykro, że sprawiają ci takie cierpienie, smutek i ból. Natomiast, co ciekawe, to one potrafią sobie znaleźć już mężczyznę w ciągu dosłownie tygodni albo nieraz mają przygotowane zastępstwo.
Także jeżeli byłeś kiedykolwiek zdradzony, albo dziewczyna nagle miała nowego chłopaka po rozstaniu z tobą, to wiedz, że kobiety tak celowo działają. I ja też to przeżyłem. Zobaczyłem, dosłownie po 3 miesiącach już miała zdjęcia na Facebooku, ta moja pierwsza dziewczyna, na których była już na wakacjach ze swoim nowym chłopakiem, a po roku wzięli sobie ślub. Co, jak na moje oko, jest dosyć szybką decyzją. Być może już nie chciała więcej randkować i związało się to dla niej ze zbyt dużą ilością jakichś takich przykrych doświadczeń. Już przeżyła może to jakoś, też nie wiem, wzięła sobie ten ślub. I okej, w każdym razie dla mnie to było naprawdę druzgocące i zabiło mi wtedy serce bardzo, kiedy zobaczyłem ją na tych zdjęciach z tym innym mężczyzną. A ja osobiście, tak jak widzisz na slajdzie, płakałem przez 3 dni. Tak, płakałem przez 3 dni po rozstaniu. Każdego dnia, rano i wieczorem, nachodziły mnie wspomnienia o tym, co przeżyłem z tą dziewczyną i przy okazji wyobrażałem sobie, co jeszcze mogliśmy przeżyć. Jakie wspaniałe chwile nas ominęły. I płakałem nad tym, że niestety, ale już nigdy więcej nie przeżyjemy takich wspaniałych chwil, ani wszelkich innych. Więc był to najgorszy okres w moim życiu. Rozstanie to było najsmutniejsze doświadczenie w moim życiu. I był to najgorszy okres w moim życiu. Bardzo źle to zniosłem. I moja pewność siebie, którą budowałem dosłownie latami, przez kilka lat, ponieważ zainteresowałem się rozwojem tej budowy pewności siebie w okolicach liceum. Wtedy jeszcze bez żadnej takiej wielkiej teorii, miałem jakieś tam książki o relacjach międzyludzkich, bardzo takie ogólne, ale przełamywałem tą strefę komfortu, brałem udział w przedstawieniach i robiłem jakieś rzeczy, których się bałem. Witałem się z ludźmi, próbowałem konwersować i tym podobne. Więc budowałem to pewność siebie przez 3 do 5 lat, a ona rozwaliła to dosłownie w jeden dzień. Posypało się to jak szyba, w drobny mak. Przez kolejne dni próbowałem zagadywać do dziewczyn, aby zapomnieć o tej byłej, aby jakoś się wyluzować. Niestety było widać, że cały czas jestem w rozsypce. Miałem zaszklone oczy i bił ode mnie smutek. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Wiem, że niektórzy faceci potrafią tkwić w takim stanie dosłownie przez lata. Są zranieni, nie potrafią przebaczyć sobie, nie potrafią przebaczyć drugiej osobie. A już w ogóle niewyobrażalnym dla mnie cierpieniem jest przeżywanie rozwodu albo takiego rozstania, gdzie wcześniej mieszkałeś z tą kobietą, miałeś jakąś wspólność majątkową i tak dalej. I przeżywanie tak silnej rozłąki. To jest ogromne cierpienie, jedno z największych cierpień, jakich możemy doświadczyć na tej ziemi. I właśnie to jest nieraz powodem nawet samobójstw albo utraty pracy, utraty w ogóle takiej motywacji do życia. I są to naprawdę ciężkie chwile dla mężczyzn i o wiele więcej samobójstw jest wśród mężczyzn z powodu nieudanej miłości, nieszczęśliwej miłości, niż wśród kobiet. Dlatego to jest naprawdę kluczowe, aby zadbać o tą sferę, aby być świadomym tego, co się dzieje w twoim życiu i nie dopuszczać, aby coś takiego się kiedykolwiek powtórzyło. Więc ja podjąłem już wtedy, jako młody człowiek, taką decyzję i powiedziałem sobie, że ja nie chcę przeżywać nigdy więcej rozstania. Ani tym bardziej nie chcę przeżywać rozwodu, jak to miało miejsce u wielu członków mojej rodziny. Wiedziałem, że jestem młody, mam 20 kilka lat i muszę się tego wszystkiego nauczyć teraz, przed 30, zanim się zwiążę na zawsze z kobietą, abym wtedy wiedział dokładnie, jak mam postępować i miał 100% pewność, że jeżeli wybrałem właściwą kobietę i pielęgnuję jej wysokie zainteresowanie, to wówczas nie stracę tej dziewczyny i będzie wszystko w porządku i będziemy szczęśliwi. Że zrobiłem wszystko, co mogłem, aby dać sobie przynajmniej szansę na szczęśliwy związek oraz na uniknięcie tego cierpienia, jakim jest rozstanie. Dlatego postanowiłem wtedy, że już nigdy więcej mnie nie spotka coś takiego. Zacząłem więc całą moją taką rehabilitację od nowa i udało mi się pozbyć całej tej depresji, tego smutku w ciągu około 3 miesięcy. Pogodziłem się z tym, przebaczyłem sobie, przebaczyłem tej byłej dziewczynie i zacząłem od początku budować tą pewność siebie. Dosłownie jak osoba na przykład po rozwodzie, tak samo ja musiałem od początku nauczyć się zagadywać do kobiet. Od początku musiałem nauczyć się randkować, wybierać dziewczyny, poznawać i tak dalej. Dzięki temu udało mi się tego rozstania uniknąć już na dobre, ponieważ wtedy też uroczyście postanowiłem, że nigdy więcej nie będę już tkwił w związku z kobietą, która nie ma potencjału na związek na całe życie. Ponieważ jest to jedna z największych krzywd, jakie możesz wyrządzić drugiej osobie, jak i sobie samemu. Czyli składać
drugiej osobie obietnicę za pomocą twoich czynów, gestów, twojej obecności i kontekstu relacji damsko-męskiej i związku, składanie obietnic, że jesteście razem, że jesteście w związku, ale ty tak naprawdę tego nie chcesz. Tak naprawdę tej osoby nie pragniesz i nie chcesz ją spędzić reszty życia. Lub też tkwienie z taką osobą, nie wiedząc o tym, to jest również wielka krzywda, na którą ty sam się godzisz, jeżeli nie wiesz, co się dzieje i jesteś tego wszystkiego nieświadomy. Także to jest sprawdzone przeze mnie życiowo i przez wielu moich czytelników i jest to taka bardzo ważna prawda życiowa, że tkwiąc osobą poniżej swoich oczekiwań, ranisz siebie i ranisz tą drugą osobę. Dlatego ja już wtedy, jak przeżyłem ten ból rozstania, to cierpienie, to powiedziałem sobie, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Nigdy więcej nie będę tkwił niepotrzebnie długo z osobą, która nie ma perspektyw na całe życie. Już nigdy więcej nie dam się tak zranić. I tak też się stało. Od tamtego momentu to ja byłem tą osobą, która rezygnowała z dalszego rozwoju relacji, jeżeli widziałem, że ta dziewczyna nie miała perspektyw na związek na całe życie. Jeżeli widziałem, że ona na przykład udaje zainteresowanie i tylko zabija ze mną czas. Albo jeżeli nie odpowiadały mi jej niektóre cechy charakteru, albo jeszcze gorzej, byłem w stanie dostrzec cechy charakteru, z którymi nie da się żyć. Czyli kobieta miała cechy takie, które uniemożliwiają spokojne funkcjonowanie z nią pod jednym dachem. Oczywiście, zanim byłem w stanie to wszystko nauczyć się rozpoznawać, to od momentu tego rozstania edukowałem się przez kilka kolejnych lat. Ja osobiście miałem już wtedy opanowany temat zagadywania, pewności siebie, poznawania. Wiedziałem, że muszę powtórzyć tylko coś, co już osiągnąłem wcześniej. Czyli skoro kiedyś się już nauczyłem zagadywać i poznawać i budować pewność siebie, to teraz muszę tylko to powtórzyć. Natomiast nie miałem pojęcia o utrzymywaniu związku. I od tamtego momentu, przez kolejne kilka lat, cały czas uczyłem się o tym, jak randkować, jak rozeznawać, czy jest to kobieta na całe życie, jak utrzymywać z nią związek, kiedy z nią chodzisz i jak utrzymywać związek później, kiedy jesteście już narzeczeństwem i kiedy też mieszkacie razem jako małżeństwo albo przed małżeństwem, obojętne, ponieważ spędzanie razem czasu pod jednym dachem jest dosyć identyczne w obu sytuacjach, natomiast jest kilka ważnych punktów, które odróżniają obie te sytuacje, ale o nich będę mówił w pełnym materiale o utrzymywaniu związków, czym się różni właśnie mieszkanie ze sobą w różnych sytuacjach i jak to powinno wyglądać, aby było dobrze, abyście byli oboje szczęśliwi, zadowoleni i nikt nie wykorzystywał drugiej osoby, ani jej nie ranił. I dzięki temu, że wyedukowałem się w tych sprawach, to gdy w końcu poznałem dziewczynę, która miała perspektywę na całe życie, poznawałem ją, aż w końcu wiedziałem, że chcemy być razem i nie chcemy już mieć nikogo innego, tylko chcemy być ze sobą i była to ta właściwa kobieta, to wiedziałem, jak mam postępować, aby to zainteresowanie zwiększać na początku relacji, byłem na to gotowy i od razu wiedziałem, jak mam działać, aby doprowadzić do związku, aby utrzymywać związek, aby rozeznać, czy w ogóle nadajemy się do tego, aby spędzić ze sobą resztę życia i jak później funkcjonować, kiedy jesteśmy już na przykład pod jednym dachem. To wszystko opanowałem, byłem na to gotowy i mogę z tego korzystać, cieszyć się tym i wiem, jak to działa, jest to przeze mnie sprawdzone, zweryfikowane i potwierdzają to również kursanci, którzy korzystają z tej wiedzy. I tego też życzę Tobie. Po to właśnie jest ten materiał, abyś już nigdy więcej nie był porzucony, abyś nigdy więcej nie musiał doświadczać bólu rozstania, które odbywa się nie z Twojej inicjatywy, ale Ty zostajesz nieświadomie porzucony albo przez głupie błędy, których nie dopilnowałeś. Nie chcę, żeby coś takiego Cię kiedykolwiek spotykało. I wiem, że jest to największa motywacja dla nas, ponieważ o wiele bardziej motywuje nas unikanie cierpienia i bólu, w szczególności jeżeli dużo doświadczyłeś bólu i cierpienia w swoim życiu, to jesteś człowiekiem, który jest gotowy tego uniknąć i nigdy więcej nie powtarza swoich błędów, bo tylko głupiec powtarza w kółko te same błędy, a mądry człowiek potrafi uczyć się nie tylko na swoich błędach i robić je tylko pierwszy i ostatni raz, ale mądry człowiek też potrafi uczyć się na błędach innych ludzi i nie musi tego sprawdzać w swoim życiu, nie musi popełniać błędów innych. Wystarczy je po prostu uniknąć. To, czego się nauczyłem, jest naprawdę bardzo proste, krótkie, na temat, do rzeczy. Nie stosuję jakichś wielkich, takich zawalowanych teorii, ani bezsensownych wywodów, które są tylko po to, żeby zapełnić strony w książce albo w jakimś innym materiale. Tylko to, co zauważyłem, to są naprawdę proste rzeczy,
które, gdy stosujemy, to wówczas dają nam konkretne efekty i możemy się cieszyć szczęśliwym związkiem, w którym jest spokój i zgoda. I te trzy warunki, mówiąc najogólniej, jak to jest możliwe, ponieważ na te trzy punkty będę prowadził materiał o utrzymywaniu związku, który będzie trwał przez ponad 10 godzin. Można mówić na temat tych trzech punktów. Więc w skrócie, o co chodzi? Pierwszy punkt, warunek utrzymywania związku, bez którego związek jest niemożliwy, żeby był szczęśliwy, żeby dało się go utrzymać, to jest szczere i prawdziwe zainteresowanie kobiety. Bez tego jest to niemożliwe. Kobieta może się z tobą związać, bo chciała mieć dziecko, bo już czuła, że jest ten czas, czuła presję społeczną, chciała się z kimś związać, albo po prostu czuła się samotna, będąc nawet bardzo młodą, wydawało się jej, że nigdy nikogo nie znajdzie, że lepiej już być z tobą niż z nikim, albo chciała dorównać koleżankom i tak dalej, i tak dalej. Mogła mieć pełno różnych głupich powodów, żeby z tobą być, ale nie jest to szczere zainteresowanie. I niestety taki związek jest skazany na nieszczęście. Dlaczego? Bo taka dziewczyna nigdy nie będzie za tobą gonić, nie będzie cię pragnąć, nie będzie o ciebie dbać, nie będzie ciebie adorować, tylko będzie z tobą tkwić, byle być z kimś w związku. I to jest niestety właśnie ta raniąca sytuacja, o której mówiłem wcześniej. Więc zainteresowanie kobiety szczere i prawdziwe jest fundamentem relacji. I musisz to zainteresowanie utrzymywać przez całą relację, przez całe życie. To jest jak dbanie o samochód, jak konserwowanie samochodu, albo jak dbanie o swoje zdrowie. To jest fundament. Jeżeli przestaniesz pielęgnować zainteresowanie kobiety, przestaniesz dbać o to, weźmiesz ją za pewnik, przestaniesz cokolwiek robić dla was, aby to zainteresowanie utrzymywać, to wówczas ono zacznie się obniżać. A kiedy obniży się poniżej punktu krytycznego, to wtedy kobieta będzie tylko z tobą z przyzwyczajenia i już zupełnie straci zaangażowanie wobec ciebie i będzie ciebie unikać, albo będzie zbierać sobie taką pogardę i niechęć do tego, aby w końcu ciebie rzucić i mieć 100% pewności, że już nigdy więcej nie chce mieć z tobą do czynienia. Dlatego odzyskanie kobiety, która ma ciebie dosyć i nie chce ci widzieć na oczy, jest niemożliwe, gdy ona właśnie podjęła taką decyzję, że nie chce cię nigdy więcej oglądać, ponieważ tak długo zbierała się do tego rozstania. Dlatego takie bardzo duże obniżenie atrakcyjności w związku, nie da się już tego naprawić. Taka jest brutalna prawda i bardzo wyzwalająca, bo dzięki niej przestaniesz stracić czas na jakieś cudowne metody odzyskiwania kobiet, które nie chcą ciebie nigdy więcej oglądać. Da się odbudować zainteresowanie, jeżeli spadło do pewnego poziomu, na przykład ujmując to w skali, to spadło na 55%, na 60%, na 70%, to się to da odzyskać. Ale jeżeli spadnie poniżej krytycznego poziomu, niestety. Kolejna sprawa to są twoje męskie cechy związkowe i zachowania, czyli jakie musisz być mężczyzną, aby ona się przy tobie czuła jak prawdziwa kobieta i jakimi zachowaniami możesz ten związek też pielęgnować, czyli nie tylko jaki masz być, ale jakie konkretne zachowania możesz robić, aby utrzymywać to wysokie zainteresowanie tej kobiety, czyli konkrety odnośnie spontaniczności, randek, obowiązków domowych, zarządzania pieniędzmi i tak dalej. To wszystko będzie w tym materiale o utrzymywaniu związków, który dla ciebie przygotowuję. I trzeci warunek, bez którego również utrzymanie związku jest niemożliwe, to są kobiece cechy związkowe i jej związkowe zachowania. Czyli to nie jest tak, że wszystko jest zależne od ciebie, chociaż w pewnym sensie jest, bo jeżeli ty wybierzesz niewłaściwą kobietę, która nie ma tych cech, to jest to czyja wina? Twoja wina. Ponieważ przymrużyłeś oko, przymknąłeś oko na cechy, które dyskwalifikują tą kobietę i po prostu można było to przewidzieć, że ten związek się nie uda, że nie będziecie ze sobą szczęśliwi. Dlatego kobiece cechy związkowe i zachowania to jest ten trzeci konieczny warunek. Pamiętaj, wystarczy tylko jeden uparciuch albo wystarczy tylko jedno negatywne nastawienie psychiczne jednej z osób, aby zaistniało rozstanie, aby zaistniał rozwód. Wystarczy, że jedna ze stron nie ma cech, które są konieczne do utrzymywania związku, a związek z czasem zacznie się sypać. Dla kogo jest ten program, który przygotowałem o utrzymywaniu związku? Jak sama nazwa wskazuje, jest to dla osób, które już są w związku z dziewczyną, albo dla osób, które regularnie randkują i chodzą na spotkania z dziewczynami różnymi, je poznają i do tego związku mogą doprowadzić w każdej chwili, ponieważ mają te opcje, mają tą rotację tych dziewczyn, ten napływ nowych kobiet, nowych numerów i regularnie chodzą na randki. Poznają dziewczynę na przykład raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, z którą się umawiają na spotkanie i później na kolejne spotkania i poznają ją, aby ocenić, czy ona się nadaje do związku, czy nie. I później są dłużej w tej relacji, czyli jeżeli jesteś w związku 2-3 miesiące i chcesz rozeznać, czy ona się nadaje na żonę,
albo po prostu na partnerkę na całe życie, to jest też dla ciebie. Oczywiście dla rozwodników, czyli jeżeli już tak daleko zaszedłeś w swoim życiu, że zostałeś poraniony przez rozwód i nie chcesz tego przeżywać ponownie, a powiem ci, że są mężczyźni, którzy są bardzo dumni, bardzo pewni siebie, mają też sukces taki biznesowo-finansowy w swoim życiu i oni przeżywają na przykład kilka rozwodów. Czyli nawet kilka rozwodów nie jest w stanie złamać ich ego, aby oni sięgnęli po materiał o utrzymywaniu związków. Ale jeżeli ty nie jesteś taką osobą i chciałbyś ustrzec się powtarzania błędów ze starego małżeństwa, a także stworzyć małżeństwo, w którym będzie to zainteresowanie wysokie po obu stronach, zarówno po twojej stronie, jak i po stronie kobiety, i chcesz wiedzieć, jak to zrobić, aby cały czas, żebyście byli zakochani. Tak, to jest możliwe, informuję o tym, że wiadomo, że te nasze hormony się zmieniają, endorfiny się zmieniają, ale da się pielęgnować tęsknotę i zainteresowanie w takiej relacji, nawet kiedy jesteście pod jednym dachem, abyście cały czas byli stęsknieni, aby była ta świeżość między wami, abyście chcieli ze sobą spędzać czas, żeby to było podobnie jak za czasów zakochania. Czyli cały czas macie wobec siebie te pozytywne uczucia i chcecie siebie nawzajem. To nie jest tak, że się przyzwyczajamy i druga osoba jest dla nas jak domownik, jak mama albo jak tata. To jest totalnie chora sytuacja i taki związek to jest dramat. I tego nikomu nie życzę i wiem, że to jest smutne, ale często tak właśnie wyglądają związki. Jest to również dla osób, które chciałyby poprawić jakość swojego związku z kobietą, z którą są już wiele lat, albo z którą mieszkają, albo z żoną, więc da się też odbudować zainteresowanie, jeżeli ono nie jest jeszcze kompletnie zabite, to da się poprawić bardzo dużo rzeczy, aby kobieta naprawdę zaczęła szaleć za facetem i aplikując te wszystkie zasady, jak najbardziej można zwiększyć to zainteresowanie z kobietą, z którą teraz jesteś. Natomiast nie jest to program dla osób, które chcą manipulować i odzyskać straconą kobietę, czyli jeżeli ktoś myśli, że to są jakieś sztuczki, że to jest nieszczere, że to nie wynika jakby z twojej takiej chęci bycia dobrym facetem dla tej kobiety, tylko chcesz oszukiwać tą dziewczynę, chcesz jakoś bawić się nią i wykorzystywać, to wtedy lepiej, żebyś nie korzystał z tej informacji, bo w ten sposób poranisz tylko tą drugą osobę i przy okazji też sam będziesz tym oprawcą. I nie jest to oczywiście dla osób, które aktualnie nie poznają regularnie kobiet, nie zagadują do nich. W każdym razie rozumiem to, że wszelkie informacje są pożyteczne, jeżeli są praktyczne, można jakoś odzwierciedlić w rzeczywistości. To, że rozumiesz, jak utrzymać związek, to wpływa na twoje poczucie wartości związkowej. Czyli wiesz, że jesteś wartościowym facetem, który się nadaje do związku, o którym marzy kobieta. Wiesz, że jesteś facetem, z którym każda normalna dziewczyna chciałaby być. Jesteś naprawdę wartościowym materiałem do związku. To jest bardzo ważny element twojego poczucia wartości. Wiedza o związkach może ci to zwiększać, tą taką świadomość. Natomiast ja na twoim miejscu nie zawracałbym sobie zbytnio głowy tymi sprawami. Jeżeli teraz jeszcze męczysz się takimi tematami jak konwersacja, jak pewność siebie, jak rozpoczynanie interakcji, jak wychodzenie z domu regularnie, poszerzanie swoich zainteresowań, swoich horyzontów myślowych, poznawanie dziewczyn w różnych sytuacjach, przełamywanie tego strachu, czasami z kontekstem, a czasami bez kontekstu. Jeżeli regularnie nie poznajesz teraz dziewczyn, to nie jest najlepszy program dla ciebie i w tym momencie lepiej skupić się na budowaniu tej pewności siebie, abyś mógł w przyszłości też się dokształcać w tych tematach związkowych, ponieważ będzie ci już to wtedy potrzebne, bo będziesz miał jakieś dziewczyny albo będziesz już w stanie w związku. A jeżeli teraz nie jesteś w tym związku, to wówczas to jest troszeczkę nie po kolei. W skrócie, czego się nauczysz w tym materiale o budowaniu i utrzymywaniu związku oraz unikaniu rozwodu? Jaką będzie to miało formę? Od razu mówię, że będzie to bardzo obszerny i osobisty materiał. I to są tematy bardzo prywatne, dlatego zawieram taki punkt w zaproszeniu, w rejestracji, że ty jesteś anonimowy na tym programie i tak samo chciałbym, abyś pewne tutaj zaufanie z tobą chciałbym takie stworzyć, żebyś nie rozpowszechniał prywatnych informacji, których się dowiesz tutaj w tym programie, jak utrzymać związek i zachował to dla siebie, ponieważ to naprawdę jest taka prywatna sfera naszego życia, związek z drugą osobą. Więc jest to bardzo, bardzo takie osobiste i będzie to też długi program, czyli będą to konferencje internetowe i nagrania do tych konferencji oraz bonusy, które dotyczą utrzymywania związku, o których jeszcze za chwilę powiem. I to wszystko będzie miało miejsce w maju.
Wtedy będziemy się spotykać na konferencjach internetowych we wtorki i czwartki i tak, w taki sposób będę prowadził ten materiał o utrzymywaniu związku i wszystkie szczegółowe pytania uzyskają odpowiedź. Po kolei stworzyłem następujące moduły, które będą się odbywać w tym programie. Po pierwsze, musimy się rozprawić z przeszłością, z problemami, z ranami, których mogłeś doświadczyć, albo z problemem takim jak uboga przeszłość. Czyli po pierwsze trzeba zapomnieć o starych takich zadrach, o cierpieniach, zapomnieć o tej byłej dziewczynie i musisz nauczyć sobie radzić ze swoją przeszłością, jeżeli to na przykład są dzieci, albo rozwód, albo jakiś długoletni związek. Musisz nauczyć się z tym godzić, zapomnieć o tym, zobojętnieć na to i zacząć znowu randkować. Musisz się nauczyć randkować na nowo. I jest to też moduł dla osób właśnie o tym, jak randkować po rozwodzie, kiedy o tym mówić, jak o tym powiedzieć, jak traktować kobietę po rozwodzie, jak ty się masz zachowywać, jeżeli jesteś po rozwodzie, jak to powinno wyglądać. Będzie w tym module również o tym, jak się rozstawać. Jest tam także bardzo ważny punkt o tym, jak się zachowywać, to jest bardzo ważne, dla mnie to było ultra ważne, jak się zachowywać, jeżeli miałeś w życiu tylko jedną dziewczynę, albo nie miałeś żadnej dziewczyny i zżera cię zawsze stres i boisz się tego, że kobieta jak odkryje, że masz ubogą przeszłość, to wtedy stwierdzi, że jesteś jakimś frajerem i cię wyśmieje, albo stracisz w jej oczach bardzo dużo punktów atrakcyjności. Więc o tym też będzie. Drugi moduł to jest odczytywanie i utrzymywanie prawdziwego zainteresowania kobiety przez cały związek. Czyli nie tylko o tym, jak doprowadzić do związku, ponieważ o tym już było, mogę wtedy przypomnieć o tych zasadach, ponieważ one też budują fundamenty na cały związek, więc to się ze sobą zazębia, trzeba o tym przypomnieć. Natomiast muszę przypomnieć o tym, jak utrzymywać to zainteresowanie na początku i być tym wyzwaniem dla kobiety, aby ona goniła za nami. A także jak później utrzymać to zainteresowanie, kiedy już chodzicie ze sobą parę lat, kiedy mieszkacie ze sobą i tak dalej. W związku z czym będzie też osobny moduł poświęcony na to, jak uniknąć nudy i rutyny w związku. Jak tego uniknąć, kiedy chodzicie ze sobą na randki, jeśli widujecie poza domem, bo każdy mieszka osobno, a także jak uniknąć nudy i rutyny, kiedy jesteście już pod jednym dachem. W związku z czym pojawia się bardzo dużo konfliktów. Czyli jeżeli już dochodzi do takiego zacieśniania więzi, gdzie planujecie wspólnie przyszłość albo jeszcze dalej mieszkacie razem, to wtedy może pojawić się naprawdę tona konfliktów. Począwszy od tego, gdzie i jak mieszkać, jak się dzielić pieniędzmi, jak ręczniki mieć, jak z nich korzystać, jaki mieć samochód, jakie mieć wydatki, gdzie kupować, co kupować, jakie abonamenty płacić. Pojawia się cała masa konfliktów. Więc jeżeli macie odmienne jakieś światopoglądy, to również trzeba to uwzględnić, trzeba nauczyć się ze sobą rozmawiać, trzeba wcześniej poznać tą osobę i zdecydować, czy się ze sobą dogadacie. Także różnice kulturowo-religijne również będą tutaj uwzględnione w tym materiale. I będziemy się także uczyć, jak uniknąć właśnie wszelkiego rodzaju konfliktów, jak wybierać konflikty, o co się można kłócić i dyskutować o tym, a co lepiej odpuścić, aby zachować spokój w domu i co jest potrzebne, aby utrzymać zainteresowanie obopólne. I co najważniejsze, jak uniknąć tych strasznych fochów, jak uniknąć braku szacunku kobiety wobec ciebie. Jak uniknąć obrażania się dziewczyny, jak uniknąć cichych dni, jak uniknąć tak zwanego resentment, czyli takiego wewnętrznego żalu, czegoś, co się w nas zbiera przez dłuższy czas, aż w końcu jedna z osób wybucha i jest poważna kłótnia. Jak uniknąć takich chorych, toksycznych, negatywnych emocji w związku i spokojnie, w atmosferze szacunku i miłości, komunikować się z drugą osobą i rozwiązywać konflikty. I będzie także o tym, co jest potrzebne do budowania tej relacji. Będzie o wspólnych pasjach, zainteresowaniach, czy one są w ogóle potrzebne. Ile tego jest potrzebnego? Jak to budować? Jak to wybrać? Jak siebie nawzajem zachęcać? A do czego się lepiej nie zachęcać? Jak szanować też wybory tej drugiej osoby? To jest bardzo ważny temat, który też będzie uwzględniony w tych tematach. Będzie również osobny moduł poświęcony temu, kiedy iść z dziewczyną do łóżka i jak mieć udany seks. Jak się zachowywać, aby nie zranić drugiej osoby, ani też nie poranić siebie, abyście byli oboje zadowoleni. Jak szanować tą drugą osobę, jak się z nią komunikować w ciągu dnia, aby to wszystko funkcjonowało prawidłowo. Kiedy i jak mieszkać razem, to jest kolejny moduł, ponieważ przychodzi w końcu taki moment, w którym kobieta zaczyna
pytać też o jakąś przyszłość, albo ty byś też chciał się związać z kobietą na stałe, to to jest też bardzo ważny temat, kiedy i jak mieszkać razem. Jak to robić, aby nie kłócić się jak pies z kotem? Ponieważ kobiety i mężczyźni są kompletnie różni i mieszkanie pod jednym dachem może wyglądać naprawdę nie zawsze kolorowo. Osobny moduł będzie poświęcony na odpowiedzi na szczegółowe pytania. Dostałem ich około 50 takich bardzo interesujących pytań od uczestników mojej konferencji. I oczywiście będzie też panel pytań i odpowiedzi, gdzie będziesz mógł napisać w czacie albo też zadzwonić i zadać pytanie odnoszące się do tego programu. Natomiast wcześniej będą tylko sesje pytań i odpowiedzi na czacie dotyczące tylko i wyłącznie danej tematyki, abyśmy za bardzo nie wybiegali w przyszłość, ponieważ będą odpowiedzi też na te wszystkie wątpliwości w kolejnych modułach. Dorzucam do tego również bardzo przydatne bonusy dotyczące randek i doprowadzania do związku. Mianowicie otrzymasz nagranie, jak uniknąć odrzucenia przy pocałunku, jak sobie z tym poradzić i też jak zarządzać tym dotykiem z dziewczyną w relacji randkowej, aby wszystko było w porządku i nie odepchnąć od siebie. Kolejny bonus to jest jak rozpoznać profesjonalną randkowiczkę, czyli po czym to poznać, jak randkować z dziewczyną, aby ocenić, czy ona nie zabija z tobą nudy, czy nie udaje tego zainteresowania, albo czy nie jest desperatką, która chce być z kimkolwiek, czy rzeczywiście ona naprawdę ciebie pragnie, bo się jej podobasz. Kolejny bonus to jak uniknąć zdrady. Tam jest bardzo dużo o tym, jak różnego rodzaju materiały o uwodzeniu kobiet zasiewają w nas taki strach, żebyś cały czas się bał, że kobieta ciebie zdradzi, że musisz ją ochraniać przed podrywaczami, że ona jest taka tempa właśnie, że cały czas potrzebuje jakichś wrażeń i jeżeli nie jest cały czas z tobą, to od razu ma ochotę ciebie zdradzić. I w ten sposób też się nas programuje w pewnym sensie. To jest bardzo szkodliwe i powiem ci, jak się zabezpieczyć przed zdradą, aby cię ona nigdy nie spotkała. Oraz ostatni bonus to są toksyczne typy kobiet. Jak je rozpoznawać? Kompletny materiał o tym, jak rozpoznawać toksyczne typy kobiet, typu manipulantki, obrażalskie, łasa na kasę, ladacznice i tak dalej. Jak unikać takich toksycznych typów kobiet? Są jeszcze dwa bonusy i to jest dostęp 30-dniowy do wszystkich konferencji, jakie miały miejsce do tej pory oraz 47 zaawansowanych artykułów, które są dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które mają dostęp do tych konferencji, ponieważ artykuł jest zawsze do konferencji dołączany. Ja ze swojej strony zapraszam Cię serdecznie do tego materiału, abyś wziął w nim udział i zarejestrował się już teraz. Daję Ci na ten program 60-dniową gwarancję satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Są to informacje sprawdzone w praktyce przeze mnie oraz przez moich najlepszych kursantów i to działa. Biorąc udział w tym programie jesteś w pełni anonimowy, a ja posiadam tylko Twój e-mail oraz e-mail podane przy rejestracji. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby nie wziąć udziału w tym programie. Jeżeli uważasz inaczej, to spytaj kogoś, kto przeżył rozwód, ile go to kosztowało, albo porozmawiaj z kimś, kto przeżył rozstanie i zobacz, w jakim się znajduje teraz stanie. Poza tym kilka randek w stałym związku będzie kosztować więcej niż ten program, który z kolei będzie Ci służył przez całą resztę Twojego życia i w każdej chwili możesz do niego wrócić. Także policz sobie, ile jest to warte na przestrzeni tych wszystkich lat, ile Ci to będzie kosztować każdego dnia, gdybyś to podzielił przez wszystkie lata, że naprawdę włożę w ten program całe moje serce i mam nadzieję, że Ty również się w to zaangażujesz i będziesz w pełni uczestniczył w tych materiałach, że wdrożysz tą wiedzę w swoje życie i że potraktujesz to poważnie, ponieważ zajęło mi dużo czasu, pracy, wysiłku, aby zebrać to wszystko w jedną całość, sprawdzić i przekazać to Tobie właśnie w takiej formie. Jeżeli uznasz, że to nie jest warte co najmniej 10 razy tyle albo jeszcze więcej, ile zapłaciłeś, to możesz zrezygnować z udziału w tym programie w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia tego programu. Możesz się o tym przekonać na moje ryzyko, także biorę to na siebie. Jeżeli coś będzie nie tak, to biorę to po prostu na siebie. Także pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to ile tak naprawdę kosztuje Ciebie rozstanie z kobietą lub też jeszcze gorzej rozwód? Finansowo może to być połowa Twojego majątku. Może to być utrata dzieci. Jeżeli nie macie wspólnego majątku ani dzieci, koszty emocjonalne mogą rzutować na całe Twoje życie. Możesz mieć rany, które będą się za Tobą ciągnąć przez resztę Twojego życia i mogą się one powtarzać, odnawiać, jeżeli będziesz wciąż popełniał te same błędy. A jak wiadomo, definicją szaleństwa jest robienie wciąż tego samego i oczekiwanie innych rezultatów.
Także koszty emocjonalne i finansowe są nieraz dziesięciokrotnie albo nawet stukrotnie bardziej bolesne i kosztowne niż jakakolwiek wiedza o utrzymywaniu związku i metody, które mogły Cię przed tym ustrzec. Zapraszam Cię na stronę jakzdobyćdziewczynę.pl/jakutrzymać związek. Wejdź na poniższą stronę i już dzisiaj jest otwarta rejestracja do tego programu. Wejdź na poniższą stronę i zarejestruj się do programu Jak utrzymać związek z kobietą swoich marzeń i uniknąć rozstania lub rozwodu.